Dzień dobry, Drupal z tej strony i kontynuujemy dzisiaj granie w The Little Hope. Zakładam słuchawy, lecimy dalej. Na razie u nas umarła tylko jedna dziewczyna. Nie wybrać. U nas mało времени. Dla czego? Что вы делаете? Мне не скрыться от этой твари! Вы видели, что было с Тейлор? Со мной такого не случится! Свихнулись? Надо валить! Джон! Скорей! Давай, урод! Я готов! No przecież ja wcisnąłem krzyż. Kurwa mać, znowu nie to. Tak, tym razem trafiaj. No kurwa mać, no! Zjebane gówno. Znowu nią złapał za nogę. Co tym razem? No traf mu w łeb! Jest. Jeszcze raz traf. Nie podaje się. No dawaj, ty powinieneś mu trafić w łeb, proszę cię. No traf mu w łeb, proszę. Jest. Kurwa mać, znowu złapał mnie. No w łeb mu strzel tym. Oj, chyba zaraz ci będzie koniec. Nie. Ja go больше nie вижу. Nie patrz tam, bo zaraz ci w łeb strzeli czymś. Będzie. Нам надо найти выход, пока эта тварь не нашла вход. Похоже, тут был пожар. Здесь что-то не так. Подумаешь, тут везде все не так. Okej, okay, kolejne przewidywanko. O, co to jest? Okej. Okay. Taylor, czy kto to był? Dziewczynka ta mała, Mary. Wchodzi jeszcze wyżej. Okej. Może pójdzie na swoje dzieci. Nie czuję.
Okej. Okay. Tam coś jest. Czekajcie, dziurka jakaś. O Boże, serio? Посмотрите на это. Я был женат на Анжеле. С каждой минутой все абсурд. Ale mi na odwrót się wydaje, tym dalej, tym ciekawiej. Tam coś się świeci, tylko jak tam przejść? Z drugiej strony jest jakieś przejście. Tu jest przejście, okej. Okay. Super, i co my tu mamy? Kolejne wideo, chyba to było już, tak? Tak, to byliśmy tutaj, dobra. To wróciłem ja. Dobra, jeszcze raz dookoła. Tu patrzyliśmy? Nie, nie patrzyliśmy. To nic nie ma, tak? To byłoby pewnie coś, na co by patrzyła ta dziewczyna, co nie żyje. Taylor, czy jak ona miała na imię. No, ale niestety już nie żyje. Bo zgłupiałem. Dobra. To jak my przeszliśmy tu, to co? Tutaj możemy przejść. Nie, to już patrzyliśmy. To co teraz? Tutaj coś? Się świeciło? Nie, no przestań te książki. Przecież tą o Bad Habits and Good Habits już mieliśmy. Tu coś macie? To też już widzieliśmy. Czekaj, tam było takie coś, że były schody do góry. Tylko nie wiem, gdzie to było. A widziałem, że ta dziewczynka tak szła schodami do góry. Tu coś? Nie ma. Tutaj? Może tu były jakieś schody, ja jej nie widzę. O, tutaj coś jest. Nie, no to byliśmy. Kurczę. Wyjdź z tego. Dobra. Gdzieś wcześniej może były schody. Albo w drugą stronę iść. Tak, tutaj coś się świeci, czego ja chyba nie widziałem. O tego, co to jest. No, popatrz w tą, no. Kochany, tu. No. Kurde. Szedłeś i patrzyłeś przecież. Tutaj ci się świeciło. Chyba się nie świeciło, dobra, trudno. Chyba to się świeciło może. Czy może być znowu jakiś gaz? Może i być. Tak, jakaś kuchnia. Nic nie ma. Dobra. Tam ktoś łazi chyba. Tak. Czyli oni dookoła ciągle łażą. No tam jest. Okej. Okay. No dobra, dobra, widzę. Tu coś jest. Klucz jest jakiś. Nie będzie ci potrzebny ten klucz? Przez przypadek? Zobacz. Klucz. Nie? To na dole też nie? No dobra. Idziemy dalej. Te co się świeci znowu. To znowu kogoś zaraz zobaczymy. Dobra, na razie nikogo nie ma. Dobra, kończ, wyłaź z tego. Jak nie ma nikogo, to nie ma nikogo. Jest ktoś pewnie. Czyli oni wszyscy tutaj do nas podchodzą, do naszego domu. No dobrze. Czy to nie dobrze, ale... No to widzieliśmy, tu byliśmy. Chłopie, wal, wyjdź z tego. Dobra, on tu stoi. My weszliśmy wtedy tędy. Ja patrzyłem przez to okno. O, tu jakiś kufer jest i coś tam. Nic zdążyłem przeczytać. Dobra, nie ma informacji takiej jakiejś oczywistej i potrzebnej. Tak, my musimy jakoś teraz pójść do góry. Tutaj coś jest, co to jest?
Tu coś, w tu właśnie. Dobrze, znalazłem, jak tam wejść do góry. Słyszysz? To dziewczynka. No to idziemy do góry. Она здесь. Стой тут. Ай-яй-яй. Разум глаза, он же пластинка. Эндрю, что ты делаешь? Не могу. Ты опять что-то желал признаться? Нет, стоп. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно создан, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. О боже. Мы были обмануты. Пердоление ошибение. Ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны, не смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Что бы она ни говорила, не верь этому вранью. Она ребенок, но на уме у нее одно зло, та еще дрянь. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие проклятое знаю, дитя вновь взывает к дьяволу. Стойте. О помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Здесь точно творится что-то неладное. Прямо в сердце города. Нет сомнений в том, что Литл Хоуп заражен. Тьма крепко завладела нашим городом. Нет промеж нас ни мужчины, ни женщины, кто не почуял дьявола подле себя. Суд призван искоренять всякое зло, а не потворствовать ему. Не трать наше время попусту. Послушай, что он говорит. Надо обвинить Мэри. Как мне решиться? Я ошибусь. Приговорю невинного к смерти. Единственный выход, который я вижу, избавиться от куклы. Уничтожь ее и... Ты сегодня цем приходи. Может, все кончится. В ней причина недуга Мэри. Бедная девочка в ее власти. Истребите куклу, и дьявол оставит Мэри. Она воротится к нам. Она невинное дитя. Отче, сожги куклу. Уничтожь ее. Прошу, не решай поспешно. Дитя должно ощутить последствия своих мои деяний. Мои слова не надлежит обсуждать. Исполняй. Myślę, że to nie ma nic wspólnego, ale może to i pomogło w jakiś sposób. Co by nie случилось, ty nie winowat. No wiem. Jedyne co, nie uratowaliśmy właśnie jednej dziewczyny. Została zabita. I co, to все? Jak grubo oblażałся. Мэри этого не заслужила. Ты правильно все сделал. Ты не мог предугадать, что потом произойдет. Ну так. Пойдем уже отсюда. Ты как? Все окей? Эта девочка нас больше не потревожит. Окей. Закончено.
Wychodźcie stamtąd. Nie mów, że oni wszyscy umrą. Serio. Nie. Nie. Nie ma szans. Ja myślałem, że już koniec. A tu jeszcze jednego gościa mi zabili. I to było w moich tych... przewidywaniu moim. Miałem pierdziela. A jego to czemu zabito? Czyli dwójka nie żyje, ale trójka przeżyła. Kto to? Mnie żal. Znaję, ty nie winowa. To jest kierowca chyba tego autobusu. Nam obojem przyszłoś niesłabko w ostatnie godzy. On żyje. W półmili odsuda jest zakusoczna z roboczym telefonem. Wyzwij pomoc i ujeżdżaj odsuda. I nie wracaj się. Тебе тут нечего делать. Из-за меня вам столько пришлось вынести. Zastanawiam się właśnie, co teraz. To ze mną do końca. Ty tutaj nie jeden. Nie надо себя винить. Мы прошли через. Ты же знаешь, да. Мы выбрались из этой дыры. Только жаль, что не все выжили. Jak to nie все? A, to było dużo lat później, tak? No szkoda, no ale co ty zrobisz? My направляем всех через Little Hope. Aha. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Окей. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Czy to wszystko jest... Aha, rozumiem. Wszystko było w jego głowie. Możecie wszyscy zatknąć się! Tak my nie znajdziemy pomoc i nie wybieramy się. Hej, zdraście. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Интересная концовка, очень интересная концовка. Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Пусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Чи ця історія з байком?
Ciekawe, bardzo ciekawe. Niespodziewana końcówka. Ну все, конец. Свободный. Так, а что? Ну, вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Вот в чем сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Что ж, неплохо. Кто-то спасся, кто-то погиб. Все из-за вас. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. В сумме, przecież to wszystko było logiczne. Naprawdę. До следующей встречи. No, pam. Может, в арабской пустыне? Или же где-то еще? Boże, to jest zajebisty film. Dobrze. Z miłą chęcią pogram w trzeciej części. Kurczę. To jest naprawdę super film. Film, w sensie gra. Mega, naprawdę mega super gra. Po prostu. Jakby ktoś mnie zapytał się, to z miłą chęcią polecę. Kurczę. Jestem przerażony. Wiedziałem, że mnie druga część też się spodoba. Znaczy bardziej nawet niż pierwsza. Myślę, że możemy skończyć też na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro. Myślę, że już z trzecią częścią wystartujemy. Miłego dnia wszystkim życzę. Bye.